obraz, który budujemy na podstawie głosu, w ogóle się nie zgadza z osobą, którą później widzimy. Czasami dostaję takie wpisy w internecie pod jakimiś realizacjami, że no fajnie, ale to nie jest głos tego pana. Do zobaczenia, do usłyszenia. To więcej niż obrót na sekundę. Mogliście stracić przytomność? Próbowałeś stabilizować Ageną? Czy po wystąpieniu awarii czuli panowie niepokój? Czy w trakcie obrotów czuli panowie obecność Boga? Praca lektora odbyła się w studiu nagraniowym. W tym studiu jest monitor, w tym studiu jest stolik, na którym stoi mikrofon, szklanka z czymś do picia, herbata, woda, kawa i siadamy i czytamy. Jest to najtańsza forma udźwiękawiania filmów. Lektor daje jednak szansę, że słyszymy naturalny głos aktora, który występuje w filmie, a umiejętnie przeczytany film nie zakłóca odbioru właściwego tego filmu. Idealny lektor to jest taki, który jest przeźroczysty, to znaczy, że oglądając film nie odczuwamy jego obecności. To nie znaczy, że on w sposób beznamiętny przekazuje tekst, ale że w jego sposobie czytania, intonacja, charakterystyka głosu, że to nie przeszkadza w odbiorze tego filmu, bo przecież o to chodzi głównie w oglądaniu filmu, że oglądamy film, a nie zżymamy się na to, że jeszcze jest tam osoba trzecia, która przeszkadza. Zresztą często spotykam się z tym, jak kiedy kogoś odwiedzają znajomi z zagranicy i zdarzy im się oglądać polską telewizję, to zadają takie pytanie, ale co tam ten trzeci facet robi, oprócz tych, skąd on tam się bierze i po co? Bo dla nich jest to dziwne zjawisko. Do głąbów z kongresu też. Zacznę od Rhode Island. Odłączenie. Przełączam Agenę na zdalne sterowanie. Uważaj, żeby się z nią nie zderzyć. Na znak. Gdzie mogą lądować? Zależy od paliwa. Lektor wie na przykład, jak się skończy jakiś odcinek serialu, a widzowie jeszcze nie. Tak to było kiedyś dawno, dawno temu w przypadku Dynastii. Tam się działy najróżniejsze rzeczy. Metoda była taka, że no kilka odcinków z wyprzedzeniem nagrywaliśmy i nagle jakieś dramatyczne sceny miały miejsce, ktoś tam kogoś zamknął w jakiejś szopie, ta szopa zaczęła płonąć, koniec odcinka. No i tup, 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 sąsiadki z dołu po schodach do mnie, Maciek, Maciek, jak to się skończy, co to będzie dalej, bo napięcie narastało. Słynne telenowele, przez które się przetarłem, to był dla mnie poligon prawdziwy, bo później jak już czyta się drugą telenowelę, która ma 300 odcinków, to już jest łatwiej, ale pamiętam to swoje pierwsze zderzenie. To była chyba wenezuelska telenowela. Żeby zrozumieć tę poetykę, o co w tym chodzi. I żeby przez te trwające kadry, żeby znaleźć w tym jakiś sens i odpowiednią dla siebie emocję. To było traumatyczne i ciekawe doświadczenie. Najpierw sobie myślałem, że to jest tak strasznie miałkie i że tak oszukują tego widza, ale później zrozumiałem, że to jest fenomen i że ludzie potrzebują stałych gości w swoim domu i że telenowele cieszyły się ogromną popularnością. W przypadku filmów dokumentalnych, nie chcę powiedzieć, że się uczymy, bo to jest za krótki czas, ale naprawdę można się dowiedzieć o wielu fajnych rzeczach. Tylko trzeba uważać, bo jeżeli czytam film dokumentalny poświęcony medycynie, chorobom, różnym przypadkom, to najdalej w trzeciej minucie tego filmu ja już to mam. Ja na przykład dość dużo wiem o lekach na serce. Pamiętam też całą serię filmów sportowych, których nienawidzę czytać, bo się nie interesuję sportem i mam problem z nazwiskami. Ale dzięki temu wiem, że w czasie Euro w 92 roku chyba dość nieoczekiwanie wygrała Dania, ponieważ Jugosławię usunięto z Mistrzostw Europy ze względu na wojnę w Jugosławii. I Duńczycy, którzy pojechali na urlop, właściwie tak od niechcenia wygrali cały turniej.
I to są takie ciekawostki, które się łapie właśnie oglądając filmy, bo lektorzy też oglądają filmy oczywiście. Czasem też dowiadujemy się o lekach, które dopiero mają wejść do użytku i opinia publiczna o nich nie wie, a na przykład testowane są leki na choroby, nie mogę niestety podać szczegółów, które trapią ludzkość. I to jest fajne, bo dowiadujesz się czegoś nowego. Zostało wykryte zagrożenie. I wtedy jest panika. Z Avastem była taka sytuacja, że jako użytkownicy komputera, a jednocześnie osoby dbające o to, jak brzmi głos, słyszeliśmy nieraz stare komunikaty Avasta i bardzo nas denerwował ówczesny głos Avasta. Jarek napisał wtedy list maila do firmy, że za darmo, za friko gratis, zrobimy wam nagranie żeńskim głosem, ale będzie to profesjonalne, tylko na Boga zdejmijcie już tego faceta, który brzmi okropnie. No i tak się jakoś stało, że rzeczywiście wysłaliśmy demo, nagraliśmy, no i jestem głosem Avasta. Tak, to prawda, wiem, że wiele osób mnie nie lubi. O, jest tutaj. Baza wirusów została aktualizowana. I to był głos, którego myśmy zmienili, bo nam się nie podobał. To prawda. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Dzięki, synu. Idealnie. To była druga klasa liceum. Miałam taką przyjaciółkę Agnieszkę, której ojciec zawsze mówił, jak do niej dzwoniłam: Agusiu, dzwoni twoja koleżanka, która ma głos jak malinki. Ten głos do iRobot Roomba nagraliśmy bardzo dawno temu. Ale zapomnieliśmy, że robiliśmy te komendy, bo zleceń naprawdę dużo wtedy mieliśmy. No i pewnego razu przyszedłem do domu, to było na początku, jak kupiliśmy to urządzenie, i Roomba stoi na środku dużego pokoju i miga czerwone światełko. No więc podchodzę, naciskam przycisk i słyszę głos mojej żony, który mówi: proszę opróżnić pojemnik na śmieci. I to był taki moment, kiedy poczułem się dość dziwnie. Ale z drugiej strony pocieszam się, że Kasia też miewa sytuacje, kiedy słyszy mnie w różnych momentach i jest jeden do jednego. No i co? I nic. Możemy dubbingować na żywo, słuchajcie. Niech zacznie sprzątać. Słuchajcie, wiecie, umieść robota Roomba na płaskiej powierzchni. Nie wiem, dlaczego nie chcę gadać. Nie można rozpocząć cyklu. Zostało wykryte zagrożenie. Następnie naciśnij przycisk clean. Udało się! Nierówne podłoże. Umieść robota na płaskiej powierzchni, a następnie naciśnij przycisk clean. Ale miałam katar. Teraz już wiecie, że nie jesteśmy oszustami. Tak, miałam straszny katar i najgorsze jest to, że jak przyjdzie nam coś dograć, to chyba będę musiała przestać brać leki antyhistaminowe, żeby z powrotem mieć katar. Jeździsz, używasz nawigacji. Tylko. Który jest ja? Oczywiście, ja kompletnie nie mam orientacji w terenie. Ja też mam kiepsko. Natomiast ja jestem w stanie się zgubić na osiedlu, na którym mieszkam 25 lat i jeżdżę z Jarkiem i jest to o tyle fajne, że jesteśmy razem gdzieś tam zawsze blisko. Jedynie złoszczę się wtedy, kiedy sobie ustawiam fajną muzyczkę na Spotify'u, jest jakiś fajny rockowy kawałek, bo tylko w samochodzie mogę słuchać muzyki naprawdę głośno i nagle na maksa gdzieś słyszę Jarka głos, że na przykład... Dalej prosto. Nie dalej prosto, że... O, albo na Janosiku, jak tam, że przekroczyłeś prędkość czy coś. Nie, czekaj, jakie tam są komunikaty? Nieoznakowany patrol policji. Tak, kija. Tak. No, więc to... To było krótko po tym, jak przeszedłem mutację, czyli miałem lat kilkanaście i rozmawiałem przez telefon z koleżanką, którą bardzo chciałem poderwać, ale ona nie była kompletnie zainteresowana. Natomiast lubiła ze mną rozmawiać przez telefon. I coś tam powiedziałem, jakieś zdanie, nie pamiętam, powiedziała: powtórz to jeszcze raz. Ja mówię: dlaczego? Bo ty masz taki fajny głos. I to był pierwszy moment, kiedy to usłyszałem. Męski głos bardziej nam się kojarzy z filmami takimi bardziej akcji, przygodowymi. Głos kobiety
jest jakiś taki cieplejszy i chcemy, żeby był w naszych domach, kiedy właśnie mówimy o delfinach, o jakichś zwierzątkach. Aczkolwiek David Attenborough, którego cenię przeogromnie, również jako mężczyzna i jako autor swoich książek, przekazuje tę wiedzę w sposób fenomenalny. Czasami trafia mi się spotkać z nagraniem moim sprzed, nie wiem, 5, no może 10 lat. No to muszę się wsłuchać, bo rzeczywiście to jest już inny głos. Bardziej dynamiczny, bardziej dźwięczny, a teraz to już, no, starość, ale dobrze. Nie może być tak, że facet, który ma ponad 60 lat, będzie mówił, będzie się z jego ust wydobywał głos dźwięczny jak metal, szlachetny, niezmienny od lat kilkudziesięciu, bo to jest po prostu nieautentyczne. Minęła 19. Na Faktę zaprasza Anita Werner. Kiedy reklamujemy jakąś pozycję, która będzie o tej programu, która będzie o tej, no to wysyłają mi tekst, a ponieważ teraz już przy tej technologii można nagrać praktycznie wszędzie, już nie potrzeba jakiegoś takiego profesjonalnego studia. Te nośniki, te mikrofony, które są takimi mikrofonami przenośnymi, tylko dobrej jakości. Jesteśmy w stanie w zasadzie w każdym miejscu. Najlepiej nagrywa się w samochodzie, bo jest najlepsza akustyka. I największy jest problem z nazwiskami, bo te nazwiska czasami są krótkie, dwusylabowe, a czasami są trudne, a trzeba je przeczytać w dość szybkim tempie. Zwłaszcza jeżeli tych gości jest dużo. No i to jest czasami dość duża próba. Musisz naprawdę dobrze się rozgrzać, żeby te wszystkie nazwiska na jednym tchu przeczytać i żeby tam nie zrobić z szysy i tak dalej. Lekcja biznesu i gastronomii, ale może też nie jedna godzina wychowawcza. O wszystkim w razie potrzeby zadecyduje pani profesor Magda Gessler. Jestem na Śląsku. Wprawdzie najbardziej bym się cieszył, gdybym mógł odwiedzić po kolei te wszystkie restauracje, które razem z Magdą Gessler poniekąd odwiedziłem i sprawdzić, czy rzeczywiście kuchenna rewolucja odniosła sukces. Mam nadzieję, że tak. Uwielbiam listy lektorskie, które są żywe. To znaczy, że lektor nie jest jedynie takim obiektywnym komentatorem rzeczywistości, ale jakby jest troszeczkę taką osobą dramatu. W dzisiejszym odcinku Zawodowych Handlarzy zobaczymy, czy Robert Iwoński kupią Porsche od stałego klienta. Sprawdzimy, czy w Łodzi Daniel pomoże w wyborze nowego samochodu. Robert Iwoński dobili targu ze stałym klientem i kupili za 380 tysięcy euro Ferrari F80 Spider. Cena może jeszcze się zmienić, bo na horyzoncie pojawiło się inne auto, które podoba się szwagrom. Transakcja sprzedaży Ferrari może więc przerodzić się w transakcję wiązaną. Telewizja nie jest do końca takim medium, według mnie, który polega na tym, że widz siada i ogląda. Nie, często jest medium towarzyszącym. Robimy coś, prasujemy, nie wiem, majsterkujemy, krzątamy się po domu, a ekran telewizora żyje swoim życiem i często słuchamy. I zerkamy od czasu do czasu na ekran telewizora. W związku z tym ja postrzegam przynajmniej swoją rolę w ten sposób, żeby niezależnie od tego, co jest treścią programu, starać się to zrobić jak najlepiej, możliwie ciekawie. Błazenek plamisty. Amphiprion ocellaris. To ryba, która zyskała sławę dzięki filmowi Gdzie jest Nemo? Błazenki żyją wewnątrz ukwiałów, pozostając z nimi w stanie symbiozy. Są odporne na jad wydzielany przez parzydełka ukwiałów, dzięki temu, że regularnie pocierają się o nie. Teraz mamy dźwięk Kasi. Już widzę, że tu jest oddech, więc go wytnę. Tutaj też jest oddech, więc go wytnę. Tu jest oddech. Nie będę go wycinał, bo powstanie nienaturalny efekt. Więc tutaj ten oddech po prostu lekko wyciszę. I normalnie to brzmi tak. Błazenek plamisty. Amphiprion ocellaris. I oczywiście brzmi to dobrze i profesjonalnie, ale tutaj mam taki guzik z napisem jaja. I to jest taki preset, który dodaje nam troszkę więcej, jak to mówimy, mięcha. Błazenek plamisty.
Amphiprion ocellaris. I od razu brzmi to lepiej, ryba, prawda? Która zyskała sławę dzięki filmowi Gdzie jest Nemo? Tutaj jest jeszcze jakieś mlaśnięcie. Sławę dzięki filmowi. O, tu jest blask. Filmo. I my ten blask widzimy, bo on jest mniej więcej tutaj. Ale tutaj też nam może pomóc technologia. To dzięki filmowi Gdzie jest Nemo? W pracy lektora jest cudowne to, że tak naprawdę nie wiesz, co cię spotka. Czasami może ci się trafić tekst korporacyjny, w którym będziesz sobie myślał, rany boskie, jak to dobrze, że ja jestem wolnym elektronem i nie muszę tego słuchać, wystarczy, że to przeczytam. Czasami trafi ci się ciekawy film albo ciekawa akcja społeczna, do których też dajemy głosy z Kasią. I ta zmienność, tak jak w dziennikarstwie radiowym, jest bardzo fajna. To nie jest zawód, który się nudzi. To idziemy do kina Kosmos. Tak. Z którym wiążesz, znaczy związana jest twoja przeszłość lektorska. Nie tylko lektorska. Na północny zachód. Mamy dwóch Jarków w samochodzie właśnie. Ja nie cierpię tego uczucia. Do wielu rzeczy się można przyzwyczaić. Do żony się przyzwyczaiłem w odkurzaczu. Ale jednak słuchanie siebie na drodze potrafi rozproszyć. Poza tym, no, irytuje mnie to już. Kieruj się na południe. No, ale to jest fraza, która zmieniła moje życie. Tak, ale to jest komunikat, który często jest niezrozumiały, bo skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest Następnie. Południe? Ja nie projektowałem tej aplikacji, ale moje podejrzenie jest takie, że ten kierunek pomoże ci w sytuacji, za 150 metrów, kiedy nie masz dostępu do internetu i na przykład musisz się kierować według kompasu. To wtedy ci GPS pomoże, mimo tego, że nie będziesz miał wgranej mapy. No jeżeli chcesz znaleźć północ... Za 400 metrów, na rondzie drugi zjazd. Dziwnie się was słuchało. Ale powiem ci jedną rzecz, mam niższy głos niż 10 lat temu. Czy ty to słyszysz? Mhm. I to było 10 lat temu nagrywane. Tak. Kilka razy mi się zdarzyło, że ludzie rozpoznają mnie po głosie. A potem zrobiłem słynną już próbę, czyli w supermarkecie powiedziałem, kieruj się na południe, się obejrzało pół kolejki. Wtedy pomyślałem, aha. Złapali się za kieszenie, żeby złapać. To ma włączoną nawigację. Pamiętasz to miejsce? O, bardzo dobrze. Kino Kosmos. Tutaj zobaczyłem film Bitwa o Midway. To był chyba pierwszy film, który zobaczyłem w kosmosie. No a potem wielokrotnie czytałem tutaj różne filmy. No właśnie, twoja rola, praca lektora, to również była praca w czytaniu filmów, nie tak jak teraz, że mamy nagrane filmy, tylko lektor jest nagrany, tylko czytałeś na żywo. Coś, tak, czego... z listy dialogowej, z kartek, to tak zwane szeptanki, ponieważ siedziało się z ludźmi w kinie i to było bardzo fajne, bo odczuwało się emocje, które są na sali i odczuwało się, że na tym samym filmie mogła być diametralnie różna publiczność. We are doing everything we can. Robimy wszystko, co możemy. Wystosowaliśmy formalne ultimatum. Mają czas do rana, żeby wycofać ciężką broń. Jeśli tego nie zrobią, NATO zaatakuje ich pozycję. To wszystko, co możemy zrobić. Szeptanki, ty byłeś szeptaczem. Byłem szeptaczem. Szeptaczy można było spotkać również na takich konfrontacjach filmowych. Tak. Co to było? W czasie konfrontacji sprowadzano, to było w czasach PRL-u, filmy, które normalnie nie chodziły w kinach. Na tydzień sprowadzano hitowe tytuły z całego świata i oczywiście ludzie się zabijali po bilety. No i wtedy również tak naprawdę wykształciło się całe pokolenie polskich lektorów, którzy w kinach, z reguły kilku w danym województwie, czytali te filmy. I to była możliwość spotkania wtedy tych lektorów, ale również chyba bardzo wytężona praca dla was samych w czytaniu tych filmów. Tak, dlatego że czytało się po kilka seansów dziennie. Niektórzy sobie zdzierali głosy, ale wtedy świetnie płacili. I ci, którzy nam zlecali tę pracę. I muszę przyznać, że to było coś wspaniałego. Przylecą. ONZ wystosowało ultimatum. Jeśli się do niego nie zastosują o 6 rano, zostaną zaatakowani. Dali sobie ultimatum. Ty będziesz odpowiedzialny.
rzeczywiście jest coś takiego w tym, że jest więcej mężczyzn w tym zawodzie. To chyba pokutuje takie stare radiowe powiedzenie, że prezenterem, speakerem powinien być mężczyzna. Nikt tak naprawdę nie pracuje nad głosem kobiety do tego stopnia, że zauważcie Państwo, jeżeli kobieta mówi, chce mówić w jakiś miły sposób, to z reguły bardzo podwyższa swój tembr głosu. A bardzo źle brzmią kobiety, które piszczą, które miauczą. Więc ile razy ja coś nagrywam, to jest po prostu mowa niżej, niżej, niżej. Dajcie kobietom szansę. Właśnie stąd się wzięło kiedyś moje przezwisko, Ramirez, takie miałem, no nieważne, bo to już znowu bym musiał wyrazów używać, po prostu grałem w domu po kolacji tam, no i od syna wychodzili małoletniego goście, na paluszkach, bo tatuś nagrywa, no więc cichutko idą, a tu słychać mój głos z gabinetu, gdzie nagrywamy Ramirez, to były moje konie. No i tak się zostałem właśnie. Później odpytałem, odpytałem syna, jaką mam ksywę i on długo kręcił, aż powiedział Ramirez, no i jak go wziął na spytki, to się okazało, że to właśnie jest. Znaczy dla mnie, jak wchodziłem do zawodu, to Tomek Knapik był legendą, no bo to o nim się mówiło, że jest królem kaset wideo. Bo on siedział w studiu na okrągło i czytał, i czytał, i czytał, i jego głos był znany. On był bardzo koleżeński, wytwarzał taką atmosferę, że od razu i szczerze się z nim rozmawiało i fajnie, i pracowało się z nim dzielnie, wiele takich spotkań, wiadomo, że on pracował gdzie indziej, ja gdzie indziej, spotykaliśmy się czasami. To była jeszcze współpraca w telewizji na Placu Powstańców, na przykład Tomek zostawiał mi czasami w kabinie lektorskiej krzyżówkę. On poprzedniego dnia coś tam czytał, wiedział, że ja będę następnego i pisał na górze tej krzyżówki: drogi Maćku, to dla ciebie, dokończ. Oczywiście to się robiło, mogę się do tego przyznać teraz po wielu, wielu latach, w czasie czytania programów informacyjnych na żywo. I tak, tak wyszło. Niezwykle urokliwy, sympatyczny człowiek. Zresztą w pewnym sensie Tomek jest takim, był i jest, bo jego, na przykład wchodzę do Polsatu i jego głos za każdym razem wita mnie przy mierzeniu temperatury, na przykład, bo jest w oprogramowaniu tego termometru, który za, nie pamiętam jak ten komunikat brzmiał, ale swoim głosem zachęca mnie, żebym proszę bardzo przekroczył bramkę, bo moja temperatura jest okej. Taka dla mnie najśmieszniejsza i najciekawsza anegdota, którą on opowiadał, dotyczyła właśnie chyba warszawskiej jesieni filmowej, kiedy on czytał jakiś chiński film i czytał go jeszcze właśnie pierwszy raz i opowiadał o tym, że czyta, no i tu mu się wszystko zgadza, czyta o ognisku, siedzi rodzina przy ognisku i jemu zostało jeszcze 5 kartek, a film się skończył. Tomek był mistrzem, on czytał wszystko. Tak jak anegdota jest taka, że w jego wykonaniu, nawet książka telefoniczna, w jego wykonaniu to jest pasjonująca rzecz. Słucha się tego z zapartym tchem. Kropka. Dzięki. Ja dziękuję. Proszę założyć maskę. Uwierzytelniono pomyślnie.